Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku, już drugim, z Papalui 3, When Sundays Attack. Na każdy odcinek, tak jak mówiłem, przeznaczam 4 warp key'e. I ja nie jadę levelami, ja jadę warp key'ami. Kto oglądał drugą część, to wie, jak ja tam robiłem. Wtedy jeszcze nie komentowałem, ale teraz już komentuję. Lecimy z levelem 4, skoro jest odblokowany. I wykorzystajmy Saszę. Tutaj możemy jakieś stroje kupić. O, kupmy. Barży. Okej, okay. Przedłem do levelu. Nic innego, ale dobra, przedłem do levelu. Okej, okay. Mamy bomby. No mi się nie laguje, więc fajniej będzie się grało. Nawet... wlazłem w tamtą bombę, tracąc przy tym jedno życie. Jakby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, to... informuję, że ja robię po jednym warp key'u na... level i chciałbym, żeby każda postać wchodząc do levelu kończyła level z jednym warp keyem. W sensie jak zawsze wchodzę do levelu, to chciałbym, w sensie no, poza tymi wyjściami do levelów, które mają na celu zbieranie kasy. Bo będą takie wejścia do levelu, które tylko będą miały na celu zbieranie kasy. Przeciwników też lubię pokonywać. Poprzedni odcinek trochę osób obejrzało, więc myślę, że mogę dalej nagrywać. Znowu w bombę wlazłem. A teraz z balona zleciałem. Nawet nie widzę, gdzie ten balon dokładnie jest. O, już na dole. A co ja robię? Nie powiem wam. Ale widzę, że chcecie oglądać tą grę, więc nagrywam więcej. Każdy następny odcinek jest wpisany w harmonogram, nie? Przypominam, że jakiegoś czasu mam harmonogram na... kanale, według którego są wrzucane filmy, odcinki. I te... tylko według niego odcinki są wrzucane. Ewentualnie jakby się jakaś gra skończy, to wtedy jest odcinek niezapowiedziany. Jak mi się skończy w trakcie miesiąca, no to nie będę robił świeżego harmonogramu, tylko żeby poinformować was, jaka gra będzie, tak? Mogę sobie wam niespodziankę zrobić. Jedną taką niespodziankę macie. Dobra. Grajmy. Limonkowe baloniki. Każdą monetkę chciałbym zebrać, więc lecę po tą, która tam została opuszczona. Każdą monetkę, którą mogę. Ale to też było nieprzemyślane. To też. Takie nieprzemyślane ruchy, to tylko przedłużając tę grę i odcinek. O, wpadłeś na mnie, Sandejsie. Tutaj kuleczki, które się... lecę do góry zobaczyć, jak daleko mogę się wznieść. O, monetka jest. Mówiłem chyba, że kiedyś sobie w tą grę zagrałem. Nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Ale się powtarzam. Jednak... o.
Czekaj, porozwalamy tutaj przeciwników. No niewiele pamiętam z tej gry, bo dawno grałem. Więc i tak mogę sobie grać w tę grę. Grałem sobie w tę grę i przy okazji przypominam, co się w niej działo. Okej, limonka. Próbuję lecieć jak najszybciej, żeby nadrobić stracony czas, który straciłem właśnie w takich sytuacjach, że pozwoliłem dotknąć swojego ciała przeciwnikom. Myślałem, że ich trafię, to te bzytki trafiły mnie. Dobra. Wiem, że tam na dole nie ma nic, po co by się opłacało iść. Teraz mam nadzieję, że nie będę tego przedłużał. I tak się przedłużyło przez to, że muszę ten etap powtarzać. Okej, dwie kulki. Lecę po te monetki, bo im więcej monetek, tym szybciej zbiorę kasy na stroje. Tej kuleczki rozwalimy. Przyjemnie mi się w tę grę gra, więc nagrywam. Prosto w pianka wpadłem. Nie stanuję ich jeszcze, ale przyjdzie czas, że powstanuję ich. Skoro mówiłem, że chcę robić badge, no to wypadałoby stanować. Stany się długo robi. To jest misja, której akurat nie lubię. Z tymi stanami. Teraz się nie dam. A właśnie, bomba była. Rozwal się. Okej, możemy iść dalej. Mam jedno życie. A checkpointa nie ma. Te ciasta rozwalamy. Te Papa Louie 3 jest bardzo słodkie. O Sundays to łączcie. Jak Sundays to słodkości. Deserki są słodkie, lodziki są słodkie, limonki są słodkie, bo woski niektóre są słodkie, nie? Mają cukierek w swoim sobie. Okej, za chwilę ci pacnę, sądaj się. Okej. Sobie go rozwaliłem, żeby mi tu problemu nie robił. Monetki pozbierałem i teoretycznie mogę iść w lewo. Mogę iść w lewo. Bo jest tam daszek. No, chyba nawet w lewo nigdzie mnie nie prowadzi. Nie prowadzi mnie lewo do miejsca, w którym powinienem się znajdować, więc idziemy właśnie w prawo. Czas, że się tam udam w lewą stronę, a teraz idziemy w prawo. I tak już level długo, dosyć długo się przedłużył. Okej. No i mamy bossa. Mamy bossa, Le Punch. Zdjęcie przed wejściem na tą arenę było, więc gdyby się ktoś pytał, o, Le Puncha to już znam, tak. Teraz jak ja coś powiedziałem, no to nie ma sensu. Le Punch jest, po prostu widziałem zdjęcie przed wejściem na arenę. On się ze mną boksuje, a ja go walę. Okej, czyli stanowanie jego to nie nabija się stanów, nie?
Okej, masz za swoje. Jeszcze jedno życie muszę ci zebrać. On akurat jest łatwym bossem. Jest łatwym. Okej. Nawet nie wiem, jak ja na niego skoczyłem, ale zaliczyło mi skok. Okej. Tu jest sporo moneczek, więc szkoda ich nie zebrać. Okej, mamy tu monetki. I idziemy, żeby zakończyć level. Właśnie tu jest zakończenie levelu. Papa Louie tam na nas czeka. Trzeba później się udać do jakiegoś levelu wcześniej, żeby orbki je nadrobić. Mam ich minus jeden. Mamy jeden brakujący. Okej, Papa Louie odblokowany. Jeszcze 18 coinów. Papa Louie ze specjalną zdolnością glidowania. Zróbmy sobie może level. Coś w drugim zrobione. Level pierwszy może coś sobie zrobimy. Dobrze. Myślałem o zrobieniu misji z nim. Zróbmy tą misjejkę. Kupmy stroje, na przykład jej, żeby po kolei to było. Okej, i no bierzemy. I tutaj robiłem misję z Han, z tym bohaterem, z tym klientem. Okej, jej moc dopiero wykorzystuję po raz pierwszy na nagraniu. Kliknąć stację, jak się pływa, i wtedy jest przyspieszony ruch. Idziemy sobie pozbierać monetki, a później poszukamy wejścia do niego. A sobie zjedźmy, bo mi zabroni zjechać. Piszcie mi w komentarzach, jak mnie słabo słychać. Okej, zszedłem na dół, ale nie ma jego potrzeby. Sobie zaliczę punkty na pokonywanie tych przeciwników. Tutaj nie, bo ta postać nie potrzebuje pływania, więc do tej postaci się jeszcze zdążę do niej wrócić. Ananas. Sundays. Ten gumowa cebula. To są jakieś czekolady. Gumowa cebula. Ananas w okularach. Shake, deser, sundaes. Okej. Zbierzmy jeszcze te pieniążki. I teraz w drodze powrotnej będziemy. Nie Sundaysy są misją, tylko... Nie Sundaysy są misją, pod którą przyszedłem, tylko... Tamten klient, który potrzebuje jej. O, sobie zbierzmy, bo i tak nie przejdę inaczej. Gummy onions. Serduszek jest aż za dużo. Ale sobie zbierzmy, skoro możemy. Ananasy 2. Gumowa. Jak ktoś nie zna gry, to też może ładnie zagrać. Trzeba znać gry, żeby tak ładnie zagrać. Wiedzieć, gdzie co jak. O, że w dół tu się idzie. Jakby... No, wystarczyłoby się zainteresować, że tu jest zejście w dół. Już by każdy, kto nie zna gry, wiedział, że tu jest przejście. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo wam... Czy to wam pasuje, że ja tak komentuję? Może wam nie pasować. Okej, trafieni. Chciałbym wszystkich przeciwników
pacnąć, tylko w ten sposób mogę życie stracić, więc muszę myśleć o tym, czy to, że chcę w nich trafić, się przydaje, czy nie. Okej. Okay. Jak mi już nie będzie... No właśnie, w takich sytuacjach nawet nie miałem jak się z tego wydostać. Bezsensownie to mi wyszło. Bezsensownie. Źle mi to wyszło. Tak nie powinno wyjść. I znowu przegrałem level niepotrzebnie. Bo chciałem sobie pozabijać przeciwników. Szybko się przechodzi te levely, więc chyba nie będziecie mi za złe mieli. Ten pierwszy level się szybko przechodzi, więc szybko odrobię to, co straciłem. 47 coinów mamy. Biegniemy do tego klienta. Bez już żadnych sobie robienia pod górkę. Może kogoś, komuś to przeszkadzać, że ja sobie tak niepotrzebnie przegrywam. Przynajmniej to się szybko odrabia. Dwa te są zebrane, ale to nie po niej przerwę, tylko po klienta. Rybeczka we mnie wlazła. Okej, okay, trafiony. Tam do góry był jeden, chciałem ich wszystkich pokonać. Pomimo, że mnie pokonali, to ja bym chciał się na nich odegrać. Dlatego, że mi odcinek przedłużają. Trafiony. Okej, okay. Te to trzeba... To są do wyczekania. Widzicie, szybko wróciłem, szybko odrobiłem to, co straciłem, więc chyba nie będziecie mieli nic za złe z tego, że tak przedłużam. Han. Okej. Okay. Czyli dobrze pamiętałem. Uratowany. Mamy poziom 5. Sobie ten poziom 5 zagramy. Nowo odblokowany. To lecimy Hankiem. To jest trzecia, przedostatnia misja w tym odcinku. Jeszcze jedną się tam... Po jedną misję jeszcze się cofnę. Okej, okay, rybka, czy cię złowię? O, mogę się złowić. Mam cię. Rybki są do Warpia, do misji. Muzyczka przyjemna, nie? Fajnie się w nią gra w tą wiekę dzięki takim muzyczkom. A wam się przyjemnie pewno ogląda. Oczywiście nie mówię o tym, bo raczej nie jest przyjemne robienie poprawek. I może wam to się nie podobać. To, że takie błędy niepotrzebne robię, ale jednak człowiek się uczy na błędach całe życie. Sobie pobiłem te derby. I lecimy z tematem tego levelu. Rozwalamy wszystkich przeciwników, żeby mi nie robili żadnych problemów. Tak jest najlepiej. Ciebie też.
mi tutaj i lecimy jak najszybciej się da. Te bomby, jak się je raz trafi, to już lecą na mnie. Trzeba było uważać, żeby nie zaliczyć utraty serca. Mam cię. Szybko się to przechodzi. Mógłbym nawet się postarać o jakieś dodatkowe zebranie pieniędzy. To niepotrzebne było. Rozwalmy te kulki, żeby mi tutaj nie robiły problemów. Jedna tam uciekła. Nabijanie punktów na rozwalanym przeciwniku też ma sens. Każdy przeciwnik ma jakiegoś tam swojego badża, więc sobie te badże nabijajmy. A później na koniec, jak skończę grę, to zobaczymy, ile tych przeciwników łącznie zabiłem. Udało się nie wpaść w ten wir, w ten prąd. Pozwalamy przeciwników. Ślizgamy się, kolejny Sundays. Jak trafimy Sundaysa, to nas odpycha. Derby, raz, dwa, trzy, cztery. Ciebie też. No, rozwaleni wszyscy. Rybka, mam cię. To były dwie rybki, które mogłem zebrać. No tak myślałem, że oberwę, ale tego nie chciałem już obrywać. Ale już się czasu nie cofnie. Mamy to. Tutaj ominąć ich, zebrać te trzy monetki. I lecimy zakończyć level 5. Level 6 jeszcze trzeba odblokować. Już się w następnym odcinku będzie robić. W tym odcinku tylko jeden work i jeszcze zrobię. Rozwalamy wszystkich. Tak jak mówiłem, rozwalamy wszystkich. Nie zastanawiam się, po prostu ich wszystkich rozwalam. Okej. Okej. Jak tą bombę się rozwali przy ścianie, to jak zauważyliście, ona wybucha od razu. Lizaczek? Czy tu coś jest? Potwory? Jakieś tam ciasto? O, Sundays. Nie dostanę się do niego. Ananas z kokosem. Tutaj ciasta. Jakieś tam... Nie wiem, co to za roślina. Jak ją nazwać? Sundays. Okej, jeszcze tutaj przeciwnik. Okej. No i mamy zakończenie levelu. Akari. Okej, mamy ją. I myślę sobie, że zagramy nią. Jeszcze jakąś misyjkę. Może w levelu drugim? No, mogę zrobić te 100 coinów nią. Bo jest łatwy levelek, tak szybko się zrobi. I przy okazji będzie odrobiony czas, który straciłem na tamtych dwóch porażkach niepotrzebnych. Róbmy tą misję. Tutaj akurat jest najłatwiej zebrać te pieniądze. Bo jak ktoś pamięta, to 87 się zbiera bez wykorzystywania tego dasza. A przy okazji mogę... Nie to, tutaj menu. W barze zerknąć. Czy mogę któryś ze sobie zrobić?
22 stany. 4 stroje odblokowane. Właśnie pamiętałem, że ona ma tutaj takiego badża. Więc myślę, że się postaram od razu przy wejściu do tego levelu o zrobienie tego. O, jest pierwsze wejście, do którego trzeba było użyć takiego właśnie klienta, który potrafi dashować. Tam do góry nic nie było na pewno. Tutaj oczywiście tam do góry przyjdzie czas, że tam pójdę. Ale teraz trzeba szybko to zrobić. Szybko, żeby jeszcze zdążyć zrobić tego badża i żeby was to nie zanudzało. Okej, mamy te monetki. Coiny. 33. Lecimy. Nie ma co przedłużać. I tak już jest przedłużone. I mi się gra. Przyjemnie. Tutaj jest kolejny wężyk. Nie udało mi się w niego nie wpaść. Okej. Okay. Idziemy w tę stronę. Okej, rozwaleni. I mógłbym w sumie... Ile razy to trzeba zrobić? Czy tutaj? Ile mam ich? 30, nie? A rozwalonych jest 7, tak? 7. Czyli 23 są potrzebne, no to 6 razy... Wiadomo, że... No tam dalej jeszcze są badane przecież. Że... Właśnie przechodzenie i wracanie do etapu powoduje, że potworki ożywają. A dzięki temu mogę sobie badża nabijać. 11 ich już jest pokonanych. Może to kogoś... może to kogoś zanudzać. Jak kogoś to zanudza, to niech sobie przewinie. Niech sobie to przewinie. Ja jednak chcę zrobić te badże, więc robię w tym odcinku, nie poza, bo poza to już zdążyłem zrobić. Już kiedyś mi się udało zrobić te gry na 100%. Okej, okay, trafiony jeden, trafiony drugi. Szybko to robię. Teraz jest 19 chyba. Chyba tak. Tam dalej jeszcze jest chyba 4 bananki, albo 3. Okej, trafione. Udaje się. Teraz powinno być 23. A jeszcze 2 razy takie. W sumie raz wystarczy. No tam dalej są banany jeszcze. Teraz uważaj, żeby nie oberwać. Nie chciałbym powtarzać tego. Pomimo, że to i tak byłoby tu blisko. Checkpoint jest... Uff. No właśnie... Tam był i tu. Te dwa checkpointy są za blisko siebie. Ale... Skoro ma być łatwy level, no to... Checkpointów też jest dużo. I... Bo... Patrząc na to, że jestem taka chudziutka, w sensie tam nasza Akari jest taka chudziutka, a to sobie mogła obok tych wężyków przepłynąć. Gami cebulki. To jest kolejne wejście, które trzeba było rozwalić. I chyba już więcej takich wejść nie ma. Więc jeszcze 13 coinów do zebrania. 12. 8. Okej, rozwaleni. Sunbase'a, przeskoczymy nad nim i walniemy go tak. Ananas, odkopałeś mnie, masz za swoje. Ej, prosto w banana. Ja mam banana, to rozwalam małe bananki.
Czy... Zastanawiamy go. Właśnie. Chyba. Mógłbym stanować te potworki, wtedy miałbym już nabite kilka stanów. O. To sobie zjedźmy. Zrobimy misję zebrać 100 coinów. No i właśnie, i zrobiony bacz. Zrobić 30 bananów Akari. Sobie pobijmy jeszcze klatkę i otwórzmy ją. Zrobione. No dobra, to wszystko w tym odcinku. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie i do następnych odcinków. Cześć!